Hejka, tu Klaudia z Wesołej Zagrody. Nagrywam dzisiaj dla Was takiego luźnego vloga, ponieważ mamy pewne nowe wydarzenie w Wesołej Zagrodzie, więc coś ponagrywam, posklejam później i Wam to wrzucę. Staram się tak na bieżąco wszystko nagrywać i aktualizować, żeby też filmy były w miarę regularnie. Wiadomo, nie mamy jakiejś określonej pory, jeśli chodzi o nagrywanie filmów i tak dalej, wrzucanie. No, ale tak, od czasu do czasu coś nagram i Wam tutaj stawię, więc zachęcam do bycia na bieżąco. A tematyka naszych filmów jest różna. Czasem będzie to o koniach, czasem będzie to o alpakach, czasem, tak jak dzisiaj, o kozach, czasem gołębie, więc taka różnorodność u nas, no bo mamy tych zwierząt trochę, też nie da się wszystkiego pomieścić w jednym filmie, no więc zapraszam do oglądania. Wypuścimy alpaki. Benek jest już na zewnątrz i jeszcze tutaj dziewczyny. Chodźcie, cześć! No, muszę tutaj zamknąć, bo mi uciekniecie. Dawno nie było alpak na filmiku, ale mają się dobrze. Także już teraz, w ogóle dzisiaj jest piękna pogoda, piękny dzień. Także postanowiłam ponagrywać. Więc myślę, że coś złożę i coś z tego wyjdzie. A teraz wypuściłam alpaki na podwórko. I tutaj jest nasza główna dama. Cześć, mówcie. Ona teraz tak się troszkę odsunęła od stada i od człowieka, no bo alpaka, jak jest w ciąży, to jest też taka troszkę poddenerwowana. Więc jak będą też odwiedziny w Wesołej Zagrodzie, no to musimy też dać taką karteczkę, że trzeba uważać, bo alpaka w ciąży jest właśnie nerwowa, więc może kopnąć, może być taka bardziej właśnie jakby niechętna do kontaktu z człowiekiem, więc to też warto o tym wspomnieć. No i tyle. I teraz idziemy dalej. U nas dzisiaj piękna pogoda, tak jak wczoraj. Wczoraj była niedziela, dzisiaj jest poniedziałek i nagrywam kolejny film. Także jest w sumie 8 rano i jest już mega, mega pogoda i mega ciepło, więc bardzo mnie to cieszy. No niestety pogoda ma się zepsuć w najbliższych dniach, no ale trzeba się cieszyć z tego, co jest, więc zwierzaki też korzystają. No i co? Idziemy zobaczyć, co tam się pozmieniało, bo zmieniło się trochę. Zmienił się stan u nas w Wesołej Zagrodzie, więc to na pewno pokażę. I będzie się jeszcze stan zmieniał w ciągu najbliższych, myślę, dni. Jak można zauważyć, cześć Rudy, nie ma z nami koniczyny, która tutaj ostatnio występowała na kozim filmie i wspominałam o tym, że jest w ciąży i że to już niedługo. Więc teraz mam coś ciekawego do pokazania. Wczoraj mieliśmy taki fajny, wesoły dzień, więc zobaczcie to. A mianowicie wczoraj koniczyna wydała na świat takie dwa piękne stworzonka. Jest to taka oto kózka, czarna z białymi plamkami i taki oto koziołek. On jest taki cieniowany, jakby czarny z brązem. Więc mamy takie dwa piękne stworzonka. Kózki są mega silne. Wczoraj przebiegło to wszystko bardzo sprawnie. Szybko stanęły na nóżki, zaczęły pić mleko i ciągnąć do cyca koniczyny, także super, bardzo się cieszymy. No, jest to na pewno taka wesoła chwila, jak jakieś po prostu nowe życie, rodzi się jakieś nowe życie, więc to są takie fajne chwile, które chciałabym też uwiecznić, żeby po prostu mieć na pamiątkę później, to fajne wspomnienia są, więc... A ta kózka tutaj, co możecie zobaczyć, no ty, tak. To jest po prostu kopia małej Zuzi, czyli wcześniejszej córki od koniczyny, którą pokazywałam wcześniej i ona też jest u nas, bo one zakupione zostały we dwie. Czyli koniczyna przyjechała do nas, przywieźliśmy ją po prostu już z córką i mieszkają u nas we dwie. A tu już tu cycusia się ciągniesz, super, super. No, szukaj mleczka. Co
zostaną wystawione na sprzedaż, no bo wiadomo, też nie możemy trzymać tyle tych zwierzaków. Więc jakby ktoś był zainteresowany, no to można obserwować ich rozwój. No i po prostu gdzieś tam sobie zarezerwować już takie maluchy. Będą one wydane z kolczykami, bo tak jak możecie zobaczyć, koniczyna ma kolczyki. Więc dla maluchów też zostaną zamówione i będą wydane z kolczykami. Są zarejestrowane w agencji, także też oczekujemy od przyszłego właściciela, żeby ten numer gospodarstwa był założony jednak. O, to jest takie, nie wiem, minimum, co myślę, że trzeba dać od siebie, żeby hodować zwierzęta tego typu. Teraz też dla alpak wymyślili, w sumie już to powstała taka decyzja, że będą one chipowane. Więc też to taka nowość, w sumie już nie nowość, bo już mamy marzec, a to weszło już chwilę temu, ale tak dla osób, które jeszcze nie wiedzą, to tak alpaki, tak jak i konie, będą mieć chipa i to będzie ich, że tak powiem, znak rozpoznawczy, żeby można było je łatwiej zidentyfikować i żeby nie było jakichś tam przekrętów. No to wiadomo, tak jest z kuskami, też tutaj muszę tam do iluś dni, muszę to sprawdzić dokładnie, bo już tego dawno nie robiłam, zgłosić po prostu, że koniczyna urodziła nam dwa maluchy, no i po prostu zostaną mi wydane pismo, że mogę ubiegać się o kolczyki i takie kolczyki zamówię w którejś tam z firm. No i maluchy będą wydane już z kolczykami. Wszystko będzie tak jak trzeba, więc jeśli ktoś szuka kuski bądź koziołka, no to serdecznie zapraszamy. Na pewno te maluchy będą super, super oswojone. Bo jak coś się nowego u nas rodzi, no to poświęcamy temu maksimum czasu, żeby one były właśnie takie fajne. Do człowieka miłe, grzeczne te zwierzaki. Więc myślę, że tak to wszystko się potoczy. O, właśnie tutaj macie Zuzię i to jest po prostu z ubiegłego roku córka koniczyny, więc ta mała jest mega podobna, tylko ma więcej tam białego na głowie, a mniej na skarpetkach, ale jeśli chodzi o umaszczenie, no to mega jest podobna. Ja teraz tak sobie pomyślałam, jak to jest kuska, no to będzie mała kopia Zuzi. Zuzia też jest mega przyjazna, podchodzi, daje się głaskać i pieścić, więc u nas te zwierzaki naprawdę są oswojone. Niektóre są takie mniej po prostu tykalskie, że tak powiem, nie chcą aż tak kontaktu z człowiekiem, no bo to zależy od zwierzaka. Jak tam też w uprzednim domu był, traktowany, o to niestety każde zwierzę musi zdobyć zaufanie. A te kuski dwie były wzięte od ludzi, gdzie były też dzieci, więc one były wyniuniane. No i teraz to widać też, tak po prostu chcą kontaktu bardzo z człowiekiem. Jeśli chodzi o to, co jeszcze się pozmienia, to na pewno będą małe kuski, miniaturki, bo ta nasza Kasia już ma dość spory brzuszek, już też przychodzi wymiączko, więc myślę, że to też kwestia czasu, raczej w tym miesiącu. I tam z tyłu mamy też Różę, to jest owieczka kameruńska i u niej też już przychodzi wymiączko, także myślę, że jeszcze trochę stan się zmieni u naszych zwierzaków. No ale to trzeba cierpliwie czekać, obserwować i tak to wygląda. Puściłam też na zewnątrz małą Alicję, więc możecie zobaczyć, jak już urosła od dnia narodzin. Jest mega ładna, ale też jaka rozbrykana. Ale taka fajna, żywiutka właśnie, taka wesoła bardzo jest. Ale myślę, że młody zwierzak, jak jest zdrowy, no to tak powinno być. Więc tak wygląda już. Tak nam ładnie rośnie. Więc myślę, że wszystko powinno być dobrze już z nią. Pierwsze dni takie są najgorsze, a potem to już tylko rośnie w oczach normalnie. Więc wyszła na zewnątrz, też trochę się przewietrzyć. No jutro już nie ma być tak ładnej pogody, więc korzysta. Może uda mi się nagrać, jak bryka. Tak aż normalnie w po... No właśnie, o to mi chodzi.
Co, Alunia? Szukasz mamy? Mama cię woła, ale ty w ogóle nie reagujesz na to. Ty korzystasz z wolności swojej. Ala, chciałabym nagrać o oczy jej. Ma niebieskie oczka, więc jest serio wyjątkowa. Myśleliśmy, że się to zmieni, tak jak na przykład jest u kotów czy u innych zwierzaków, że na początku są takie niebieskie, a później się zmieniają na ciemniejsze, ale u Ali, odkąd się urodziła, to są takie niebieskie. I cały czas takie ma, więc myślę, że tak zostanie. No na pewno to dodaje jej uroku mega. Więc tak nam urosła Olunia. Widzisz, gdzie twoja mama? Pilnuje cię, no. O, i gonitwa. To jest taki rozbrykany zwierzak. Czasami to boję się, czy ona wyrobi, czy w siatkę nie wleci, bo normalnie tak jak się rozpędzi, to no naprawdę jak strzała idzie. Puściłam też resztę lam tutaj na korytarz, który jest takim przejściowym miejscem, ale jak tutaj rośnie sobie trawa, no to też sobie wyskubią w międzyczasie. Jeszcze odwiedzin nie prowadzimy, bo też tam było mnóstwo zapytań i też mam ciągle telefony, więc jeszcze czekamy, aż w Wesołej Zagrodzie po prostu to wszystko obeschnie, bo jeszcze mamy trochę błoto, więc tak to wygląda. Chodź, Alunia. Też jeszcze tutaj będziemy grodzić, bo możecie zauważyć, że jest ogrodzenie, ale nie ma siatki, bo rozebraliśmy, no siatka tutaj w tym miejscu się nam na pewno nie sprawdzi. Muszą być jakieś deski, bo kozy po prostu niszczą wszystko. O, tak jak tutaj można też zauważyć, to siatka jest cała pogięta. No i niestety, one mają rogi i to jest ich po prostu siła. Więc musimy tutaj coś też wymyślić, bo chcielibyśmy oddzielić kozy te duże od kózek miniaturek, żeby po prostu nie przeganiały się nawzajem, żeby było tak spokojniej w zagrodzie, już jak będą nas odwiedzać dzieciaki. No co z tego wyjdzie, no to jeszcze ciężko powiedzieć. Więc na razie jest mnóstwo roboty i cały czas coś codziennie ogarniamy. Coraz bliżej do celu, ale tak co rok jest chyba więcej pracy, mam wrażenie. Wiadomo, na początku to było dużo pracy związanej z tym grodzeniem tego wszystkiego na takie segmenty, bo wcześniej były zwierzaki wszystkie razem i jako tako się dogadywały, ale później stwierdziliśmy, że niech jednak będzie to wszystko osobno. W sensie chodzi mi o kozy i o lamy. Tam z tyłu tylko możecie zauważyć, Albert chodzi z kozami, no bo ja go tam wypuszczam, żeby tutaj nic nie robił malutkiej, żeby jej nie zaczepiał. No wie, że to jest jego córka, ale jednak ten instynkt jest silniejszy od niego, więc on sobie tam z kozami chodzi, skubie trawę i też jak widać jest zadowolony, bo nawet tutaj nie szuka ucieczki stamtąd, tylko po prostu jest tam w oddali. Przygotowałam witaminki dla koniczyny, więc idziemy jej teraz dać. Teraz na pewno potrzebuje więcej witamin i też żeby po prostu miała dużo mleka dla maluszków. No ale jak widać, no, wszyscy tutaj by chcieli. Nagle jak idę z wiaderkiem, to jest po prostu nie to, że są głodne, po prostu są łasy na przysmaki, więc bo tam w paśnikach to jest pełno siana, tylko z tego jak siano jest cały czas. Lepiej coś takiego lepszego, co nie? No i tak to się właśnie kończy. No i super wody. Ty też, Alunia, byś chciała? Zaraz wam pokroję. A maluchy leżakują. No tak! Słodziaku! Super! Super! Super jesteś! Nie.
leżało na ziemi i już nie chcesz, tak? No u nas takie właśnie są wybredne, ale Hela na szczęście zjada wszystko. Wybredna jesteś, Zuza, wiesz? Wybredna. Tutaj do mleczka się ciągnie, ogonek myrda. Mega fajne. O, i położyła się i odpoczywa. Nie, jeszcze coś kombinuje. A tutaj chłopczyk. Ogonek chodzi, czyli jesteś szczęśliwa, tak? No, słodziutka. I chłopak. Chłopak bryka. Super. Super. Alpaczki czują marchewkę, także no niestety muszę im też przynieść jakieś smakołyki, bo już nie odpuszczą, tak? Jak jest wiaderko, to znaczy, że... ale jest puste. No, koniczyna wszystko zjadła. No, także teraz trzeba przynieść wam jakieś smaczki. No więc na dzisiaj to już na tyle. Tak więcej dzisiaj było zwierzaków w filmie, no bo też nagrywałam tego vloga sama, nie mam też nikogo dzisiaj, kto by mógł mnie ponagrywać, więc taki luźny vlog, ale też chciałam wrzucić to jak najszybciej, żeby pokazać wam małe kuski, no i tam co się u nas zmieniło. Myślę, że jeszcze będą jakieś wydarzenia w najbliższym czasie. Jakieś nowości, no to też ponagrywam, bo tak, żeby było w miarę na bieżąco. No i na dzisiaj już dziękuję i trzymajcie się. Pa!